Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w LX2. Moi drodzy, witam się z wami w menu pauzy, ponieważ z tego co kojarzę, Nyra może do nas zagadać i prawdopodobnie za chwilę będzie gdzieś tutaj biegła. Ostatnio mnie zaskoczyła, jak kończyłam odcinek i praktycznie wbiła nam się na materiał jeszcze. Zresztą tak zerknę. No chwilowo jej nie widzę. Nie, dobra, nieważne. Moi drodzy, książę Ateris, niewdzięczna robota. Idziemy dzisiaj chyba z drabem. Zobaczymy. W ogóle też cały czas Crony mi gdzieś tam zalega i Fox, ale nie wiem, czy ja od razu chciałabym iść z nimi. Raczej na razie chwilowo nie. Okej, Nyra sobie chodzi tam i chwilowo do mnie nie biegnie. Nie wzięłam z tych wykolejeńców Eleksu? To ciekawe. Dobra, gadamy z drabem. Słuchaj, nie wiem, czy już do tego przywykłeś, ale... Tak, muszę coś zaradzić na te zamroczenia. Zajmę się tym, jak tylko będę miał czas. Czemu nie? Z tego, co słyszę, może być ciekawie. Zbierajmy się. Musimy się jeszcze trochę napocić, żeby go znaleźć. No i słusznie. Misja Schachermacher. Musi być gdzieś przed nami. Dlaczego tutaj? Mirko uwielbia zasadzki. To dla niego idealne miejsce. No to w takim razie lecimy. Zaraz się przekonamy, czy miałem rację. O, jesteśmy tutaj. W sumie niedaleko byliśmy z Kają, tylko tam troszeczkę wyżej. Widzicie podstawowych przeciwników, czyli gryzaki. To już są przeciwnicy. No błagam, pożal się Boże. Nic jakiegoś, nie wiadomo jakiego. Widzę, że mamy teren zaminowany, także musimy uważać. Tylko nie daj się nabrać na jego brednie. To pierdolony kłamca. Okej. Muszę poznać tego gościa. W porządku. Widzę, że już go mamy obok. Ale najpierw sobie zabiorę rzeczy. Tu można iść. Dobra. O kurwa! Nie wierzę własnym oczom! Drab, ty stary skurczybyku! Myślałem, że szczury już dawno ogryzają twoje kości. Parę razy niewiele brakowało, nie przeczę. No weź, nie ściemniaj. Zawsze byłeś największym złodupcem z całej ekipy. Serio, nikt nigdy nie odważył się z tobą zadzierać. A do tego załatwiłeś sobie ciepłą posadkę. Zostałeś prawą ręką księcia, podczas gdy my marnujemy życie w głuszy. Przestań pieprzeć. Przecież za żadne skarby nie wziąłbyś mojej fuchy. Niech ci będzie, staruszku. Mimo to nie taszczyłeś tutaj swojej wielgachnej dupy tylko po to, by mi to zakomunikować, co? Ano nie. Książę ma dla ciebie zlecenie. Podobno znasz już szczegóły. O, tak ci powiedział. No to czekam na wskazówkę. Nic na ten temat nie wiem, ale muszę przekazać ci hasło. Ciele jest gotowe na rzeź. O, to znaczy... Naprawdę się nie orientujesz, co to za robota? Nie, mnie to nie obchodzi. Dostałeś instrukcję, więc działaj. Jasne, stary. Już lecę. Powinienem się tylko przygotować, sam rozumiesz. Im prędzej się do tego zabiorę, tym wcześniej się ze wszystkim uwinę. Wobec tego... Do zobaczenia, kumplu. Tak, do zobaczenia. O, rozpływacza mamy. Pięknie, tylko nie spadaj. Nie widziałem Mirko od lat, więc może mnie nie poznać. Oby go nie świerzbiło, żeby chwycić za broń. Dzięki za ostrzeżenie. Dobra, a mogę z tobą pogadać? Zanim zaczniesz pytać, nie, nie chcę wiedzieć. Co proszę? Coś czuję, że książę organizuje naprawdę konkretną akcję. Biorąc pod uwagę reakcję twojego kumpla... Przestań mi truć dupę!
Nie pozwolę wmawiać sobie głupot. Mam dostarczyć wiadomość i tyle. Książę specjalnie dla ciebie to zaplanował. Nawet ty powinieneś to rozumieć. Pewnie racja, ale nie łapię tego. Tak czy inaczej, nijak tego nie zmienię. A teraz morda w kubeł, pora ruszać. Dam ci znać, kiedy namierzę kolejnego z pustynnych diabłów. Jarks, Baran, Esora, Detak, Jarks. No nie, naprawdę znowu on nas wyrzuci gdzieś? O, bliżej mnie dajcie tego paskudztwa. Wsadźcie mnie w samo apogeum. Idziemy. Jax, nie idziemy, tylko wracamy do naszego obozu. Chciałabym, żeby drap już miał dla nas wszystkich. No, co ja tutaj robię? Co ja zrobiłem? Nie wiem, Jax. Jeśli mam wydobrzeć, muszę się tym zająć. Jax, pracujemy nad tym spokojnie. Dobra, idziemy do draba. Może ma od razu dla mnie kolejnego ćwoka. Lepiej znajdźmy Mirko, zanim zmieni pozycję i zgubimy trop. Czy co? Słuchaj, nie wiem, czy już do tego przywykł. Dobra, wiemy zamroczenia. Nie no, zadanie się wykonało chwilowo, tak? Niewdzięczna robota. No tak, mamy tylko oznaczonego draba. Dobra, od błękitu do fioletu. Nyra coś chyba ode mnie chciała, także możemy spróbować do niej podejść. A może Kaja już ma kolejne... Nie, Kaja nie ma. No to jakbyśmy tak do Nyry poszli, to może ona coś dla mnie ma. Cześć, Nyra. Jax. O co chodzi? Mam problem. Co się dzieje? Od jakiegoś czasu staram się zażywać mniej eleksu. Wmawiam sobie, że tylko tak udoskonalę swoją skuteczność i intuicję. Nie wiedząc w jaki sposób, nie umiem tego nawet wytłumaczyć. Trapią cię wątpliwości. Tak, ale nie z powodu eleksu. Mój lud chyba nie do końca rozumie, o co walczy. Wiele czasu spędziłam, studiując plany przejęte od innych frakcji. Jest w nich dużo prawdy i energii. Szczerze mówiąc, spodziewałam się większej wrogości wobec Albów. Mimo to lwia część zamierzonych działań, z którymi się zetknęłam, dotyczyła samoobrony. W takich czasach wszyscy zwykle myślą o sobie i najbliższych. Spodziewałam się bardziej ideologicznych motywacji i idei religijnych. A teraz, w tych okolicznościach, nie wiem, jak to wszystko wpłynie na Albów. Czy nasze własne plany są podobne? Czy mamy jasny ogląd sytuacji? A może wciąż jesteśmy ślepi? Jak wówczas, gdy wszyscy bezwarunkowo podążali za hybrydą? Nie wiesz tego? Postępuję zgodnie z nauczaniem naszych agentów i dowódcy. Nigdy jednak dokładnie nie analizowałam ich rozkazów. Rozumiem. Chcesz obejrzeć plany strategiczne Albów. Inaczej nie pozbędę się wątpliwości. Słyszałam o żołnierzach patrolujących teren gdzieś nad depozytorium. Tam spróbujmy szczęścia. To wiecie co, to może chodźmy z nią? Dobra, chodźmy sprawdzić ten patrol Albów. W porządku, zróbmy to. Niech będzie. Własny lud. Jeszcze jedno. Nie chcę, by komuś z nich coś się stało, jasne? Oczywiście, jak słońce. Dobrze, zobaczmy zatem, jak zamierzasz zdobyć te plany tak, by się nie zorientowali. W porządku? Warto spróbować. Aha, bo my mamy plany Albów wykraść teraz chyba, nie? To będzie... Ruszajmy więc. Niech dyrektywa nas prowadzi. To będzie trudne, coś czuję. Dobra.
Troszeczkę musimy tutaj pomyśleć, jak to zrobić. Okej, to są zwiadowcy i te plany są, widzę, że w tym miejscu. Chyba gdzieś. Pozbierajmy sobie najpierw takie, wiecie, randomowe przedmioty. Chyba tutaj leżą te plany. Będziemy musieli się jakoś przekraść, ale to raczej nie będzie problem. Coś tu jest nie tak. Chcesz zrezygnować? Nie, nigdy nie rezygnuję, gdy pojawiają się komplikacje. Dobra, zaraz wyłamiemy zamek, ale jeszcze tutaj widzę eliksir. Dobra, zróbmy najpierw to. Nic prostszego nie można było. Uuu, i to wyrzutnia granatów w takim miejscu. W sumie fajnie. Dobra, to podejdziemy od tej strony. Na szczęście nie ma tutaj nikogo, kto mógłby nas raczej przyuważyć. O, tam jest żyła Eleksu. To wiecie co? To najpierw ją wezmę. Bo później, jak już ukradniemy plany, to już trzeba będzie stąd zwiewać. Dobra, to jeszcze raz. Najlepiej gdzieś stąd. Coś tutaj mi jednak nie pasuje. Nyra, nie przeszkadzaj w pracy. Bierzemy to i spadamy. To plany, które chciała Nyra. Muszę jak najszybciej stąd znikać. W porządku. Już nas tu nie ma, Jax. W sumie nawet możemy zejść sobie niżej. Wiecie co, jak już tu jestem, to ubijmy to dziadostwo. Nie trafiłam. Dobra, lejesz mnie troszeczkę. Weszło nam zatrucie na szczęście. Super. I oddajmy Nyrze plany. Proszę, oto plany albów. Tak, to one. Czuję się jak zdrajczyni. Czujesz się tak, bo to jest zdrada. Wykradliśmy twoim przywódcom strategiczne plany wojenne. Nie istniał lepszy sposób, by zwrócić ich przeciwko nam. Nie powinniśmy nikomu o tym wspominać. Zgadzasz się ze mną, prawda? To chyba dobry pomysł. Świetnie. Teraz skupię się na planach moich pobratymców. O ile nie masz dla mnie innych zadań, pozwól, że się tym zajmę. Jasne. Jarks, Imbro, Erek, Hamorat, Jarks. No i znowu to samo, trzeba się teraz do tego przyzwyczaić, że wywala mnie jak najbliżej tych dziadostw, albo w randomowe miejsca, tak jak tutaj. Chyba po każdej misji z towarzyszami tak będzie. Zamroczenie. Jeśli mam wydobrzeć, muszę się tym zająć. Dobra, bo my mamy też jeszcze trochę innych zadań. Ignadon, a weźmy spróbujmy z tym materiałem edukacyjnym. Moja głowa. W sumie dawno nie byłam w depozytorium. Także spróbujemy może wziąć nowe zadanie. Być może pojawiło się ze względu na to, że jest nowy rozdział. Albo po prostu... Tworzyć czy niszczyć. Wszystko ma swoje zalety. Obym dokonał słusznego wyboru. No, Jax, zobaczymy.
i zobaczymy, czy mamy nowe zadanie. Mamy. Mam dla ciebie kolejne zadanie. Zainteresowany? Jasne. O co chodzi? O co chodzi tym razem? Omówiłam z klasą większość zagadnień z biotechniki, ale ciągle nie pokazałam im największego dzieła naszych przodków. Serca cyklopa. Tak czułam. Zdobędziesz dla mnie jedno? Gdzie mogę znaleźć cyklopa? Nie wiem. W tych czasach trudno je spotkać. Przyniosę ci serce cyklopa. Znakomicie. Byłby to satysfakcjonujący rezultat. Tym razem przynęta ci nie pomoże. Poza tym serce nie może być skażone czynnikiem kontrastującym. Zgłoś się do mnie, kiedy uda ci się zabić cyklopa. No i dobra. Moment, bo ty uczysz chyba alchemii, koleżanko, nie? Nie? Ty nie uczysz alchemii? Nie. Ale tutaj jest ktoś, kto alchemii chyba nas uczy. Ogólnie tutaj jest takie miejsce, nie wiem czy pamiętacie, gdzie wykradaliśmy ze sejfów różne rzeczy. I tam byli tacy różni lekarze. Jezu, chłopie, zabiję cię. Słowo daję, umrzesz. Dobra. To przejdźmy może tędy. Ja nie do końca wiem, gdzie to jest, ale jest szansa, że tam dostaniemy jakieś zadanie. Dlatego ja bym chciała to sprawdzić. Być może to jest tutaj. Nie, tu jest handlarz części zamiennych. A tutaj? Tutaj też nie. To chyba było tam bliżej samego w sobie depozytorium. Ale szczerze mówiąc to nie wiem, bo trafiłam tam kompletnym przypadkiem. A może to było tu? Jak najbardziej. Jest szansa na zadanie w tym miejscu. Mam dużo pracy. Dlaczego zawracasz mi głowę? Co tu robisz? Najwyraźniej łatwo się ciebie nie pozbędę. Nazywam się Cora. Zajmuję się neuroetologią. Neuro... czym? Jak to powiedzieć, abyś zrozumiał? Badam struktury układu nerwowego odpowiedzialne za pewne zachowania u mutantów. Jak idzie? Kiepsko. Azog rzuca mi kłody pod nogi. Nie zdobędę potrzebnych próbek bez ekspedycji, nie wyruszę na ekspedycję bez pozwolenia. Nie dostanę pozwolenia bez zgody Azoka. A on mi jej za cholerę nie udzieli. Najwyraźniej potencjalny zysk nie dorównuje ryzyku. Jebany biurokrata. Pomóc ci? Daruj sobie. Tego idioty nie przekonasz. Gdy o tym myślę, czuję gniew. Nie zażywasz eleksu? Pewnie, że tak. Po prostu nie działa na mnie już tak jak kiedyś. Przez jeden z eksperymentów... Szczerze mówiąc, to opowieść na inną okazję. Najpierw powinnam otrzymać pozwolenie na ekspedycję od tego zjeba Azoka. Jesteś kobietą nauki. Na pewno możesz mnie czegoś nauczyć, prawda? Oczywiście. Co powiesz na chwilową, a nawet i permanentną poprawę swoich fizycznych atrybutów? Tak, brzmi świetnie. Dobrze. Opowiem ci co nieco o produkcji substancji, które ci w tym pomogą. Zdecyduj, kiedy ci pasuje. Dobra, czyli będzie nas uczyła chemii. Chcę się od... Tak, mamy chemię. Zręczność potrzebuje i inteligencję. Przydałoby się tego jak najszybciej też teraz nauczyć. Mikstury zapewniają silniejsze efekty. To by było fajne, powiem szczerze. Co do ekspedycji... Wspominałaś, że potrzebujesz próbek. Jakich dokładnie? Chodzi o próbki z tych obcych stworzeń, ale mogę o nich zapomnieć, więc odpuśćmy sobie ten temat. Zabroniona ekspedycja Kory.
To jest ostatnie zadanie w Ignadonie u Albów w depozytorium. Musimy porozmawiać na ten temat z Azokiem. Ale na razie nie będę tego jeszcze robiła. To serce cyklopa. Gdzie ten cyklop się znajduje? A, rozumiem. Nie pokaże mi, gdzie jest cyklop. Muszę sobie go sama znaleźć. Rozumiem. No to jak się natkniemy na jakiegoś cyklopa, to będziemy go próbowali, myślę, że pokonać. Chociaż... Tak, nie mogę sobie umieścić znacznika. A zabroniona ekspedycja... Może chodźmy do Azoka porozmawiać na ten temat. W takim razie możemy spróbować to. Liczyłam na ten materiał edukacyjny, bo chciałam się spróbować z cyklopem. Ale skoro nie wiem, gdzie jest najbliższy cyklop, to nie będę się nad tym teraz zastanawiać. A może ta ekspedycja nam się powiedzie? W sumie jak tam stoimy? No do kolejnego poziomu jeszcze trochę mi brakuje. Tak, jesteśmy gdzieś w połowie. Okej, Azok widzę, że siedzi tym razem przy biurku. Kora mówi, że nie chcesz zatwierdzić jej ekspedycji. Mówisz o tej badaczce? Odnosisz się, jak mniemam, do jej planu poświęcenia oddziału Albów w celu sprawdzenia pogłoski o starym konwerterze. Ona ujęła to inaczej. W to akurat nie wątpię. Od czasu eksperymentu trudno się z nią dogadać. Eksperymentu? Kora prowadziła badania nad destylacją eleksu, kiedy doszło do nieoczekiwanego wycieku gazu. To źle na nią wpłynęło. Gdyby nie była tak istotna dla naszego programu badawczego, już dawno usunęlibyśmy ją z naszej społeczności. No to niedobrze. Co do Kory? Zakładam, że chcesz, abym zatwierdził jej ekspedycję do starego konwertera. Daj mi choć jeden dobry powód. Dobra, możemy użyć siły, inteligencji albo sprytu, albo przekonać go kryształkami. Podobno kryształki nie zadziałają. Co ciekawe, weźmie je od nas, ale nie odda. Może siły użyjemy. Ekspedycja nie będzie ryzykowna, jeśli ja do niej dołączę. Zadbam o bezpieczeństwo. A więc ty i Kora poradzicie sobie sami? Dla wojownika takiego jak ty, te stworzenia nie będą żadnym problemem. Ale... Świetnie. W takim razie zezwalam na ekspedycję. Wyruszycie z Korą natychmiast. Powodzenia. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że robię to w tym momencie i dlaczego tutaj jest szyba. Denerwuje mnie to, bo byśmy już byli na dole. Dobra, no. Może sobie jakoś poradzę sama. W sumie byłoby dobrze. Zadanie wydaje się być całkiem... Może nie tyle, że przyjemne, bo jednak będziemy z tymi dziadostwami chodzić. Ale no, zadanie jak zadanie. Pozyskiwanie kolejnych tkanek. Widzę, że tutaj jest strasznie popularne badanie właśnie tych nowych dziadostw. No, nie dziwi mnie to, bo są nowe. Dla społeczności wszystkich ludzi na Magalanie, więc badanie tkanek jest jak najbardziej wskazane. Co prawda troszeczkę się obawiam. A Kora śpi, co ciekawe. Zakłócasz mój spokój. Byłem u Azoka. Wyraził zgodę na twoją ekspedycję. Naprawdę? O, to niesamowite. Gdzie nasza eskorta? Ilu żołnierzy przydzielił nam Azok? Ja ci wystarczy. Jaja sobie robisz? Mamy iść do starego konwertera zupełnie sami? Już lepiej palnijmy sobie w łeb. Doceniam starania, ale to durny pomysł. Chyba, że jesteś skuteczniejszy niż oddział Albów. Zabijam te bestie z zamkniętymi oczami. Wydajesz się nadzwyczaj pewny siebie, nawet przekonujący. Niech będzie, ale jeśli zginę, to cię zamorduję. No, trochę będziesz miała z tym problem. Dobra, wiecie co? Zrobimy zapis, bo nie wiem, czy to jest bezpieczne. Ruszajmy na ekspedycję do starego konwertera. Daruję wam przemowę. Wszyscy rozumiecie, czemu zależy mi na tej ekspedycji.
No, oprócz ciebie. Nasi zwiadowcy dostrzegli w pobliżu starego konwertera osłabione osobniki tych obcych stworzeń. Do tej pory nie wiedzieliśmy, że mogą się w ogóle starzeć. Resztę wolę wytłumaczyć w międzyczasie, tak będzie skuteczniej. Gotowy? Tak. Ruszajmy do starego konwertera. No dobra, w drogę. Trzymajmy tempo. Wiecie co, zróbmy jakiś stały zapis, bo ja nawet nie zrobiłam na początku odcinka chyba. O Jezu, nie wiem czy to będzie dobra. Chciałaś powiedzieć coś więcej o tej ekspedycji. Najpierw się stąd wydostańmy. Poinformuję o wszystkim na zewnątrz. W sumie chyba nawet wiem, do którego konwertera idziemy. Faktycznie tutaj niedaleko kleryków był konwerter. I on jest chyba... Tu był jeden konwerter, ale jeszcze jest tutaj konwerter. A tutaj widzę, że dalej się leją z tymi paskudztwami. No dobra, może... O matko, dobra, nie. Jednak się nie będzie... Nie będę się z nim biła. Wszyscy są? Na to wygląda. No dobra, idziemy. I podkręćmy trochę tempo. Jak zakładam, nogi funkcjonują wam prawidłowo. Naska, jesteśmy tutaj tylko my. Co ci się przytrafiło? O co ci chodzi? Jesteś znacznie ważniejsza niż inni malowie. A, to. Kora, co ty robisz? Chodź. Usłyszałeś już wszystko, co trzeba. Najpierw wytłumaczę, co w istocie nas tu sprowadza. W pobliżu starego konwertera widziano te fioletowe stwory, które niemal opanowały Marakor. Jednostki te sprawiają jednak wrażenie zaskakująco słabych. Ekspedycję zorganizowano po to, byśmy zdobyli próbki ich tkanek. W tym celu będziesz musiał jednego zabić. Wątpię, by żywy pozwolił sobie coś wyciąć. O matko i córko. Właśnie to świadczy o ich wyjątkowości. O ile się nie mylę, nie powinny odznaczać się zmiennością osobniczą w obrębie jednej klasy. Nic więcej nie wiem. Nie mówią mi zbyt dużo, bo ponoć... O matko, chimera przyszła. Zbaczam z tematu. Potrzebuję wycinków, by ustalić, jak powstają te istoty. Stworzono je, zmodyfikowano, rodzą się takie... Nie mam pojęcia. Znajomość ich prawdziwej natury z pewnością nam się przysłuży. Na to przynajmniej liczę. Dobra, musisz koleżanko poczekać. Przybyły z terenów po naszej trawie, czyli z Marakoru. Lepiej się tam nie zapuszczaj. Laska, bo ty mi w ogóle nie pomaga, że tutaj chimera biega. Azok mylił się co do tej ekspedycji. Udowodnił to. Co zrobimy z ciałami tych stworzeń? Je uśmierci. A jak myślisz? Przecież bez pomocy ty żołnierzy nie zatargamy ich do depozytorium. Wykroisz dla mnie kilka próbek. Wzięłam ze sobą pojemniki z pożywką. Przypuszczalnie powstrzyma obumieranie tkanek. Czy tam coś leży, czy mi się wydaje? Zbliżamy się. Według raportu należy rozglądać się za czymś pokroju jaskini lub skalnego nawisu. Obyśmy trafili. Dobra, koleżanko, tylko że ty chyba nie wzięłaś pod uwagę tego, że tu jest jeszcze trochę potworów. Cholera. Ja ci dam uniki robić. Pięknie. Jax, no po prostu kocham cię czasami. Nie wiem, czy ta ekspedycja dzisiaj to był dobry pomysł. Jak tak patrzę. Miejmy nadzieję, że tego nie pożałuję. Ciekawi mnie, gdzie Jax właśnie włożył ten stary garnek. Chyba sobie na głowę.
Kobieto, a może byś się wzięła do roboty i zaczęła się z kimkolwiek bić? Dobra, polecamy trochę. Mogę cię. Jax, trochę więcej finezji. W ogóle to jest noc w grze. Dobra, do którego idziemy konwertera? Nie wiem, ale mamy... Ja pierniczę. Co tu się w ogóle dzieje? Chyba nie chcę, żeby tu coś mnie uderzyło, nie? Nie, no żartujecie sobie, dwie. A ta Cori nic nie robi, tak? I to tak będziemy sobie żyć. No co to jest jeszcze do cholery? Lodowy jaszczur jeszcze. Ja pierniczę, co tu się robi? Ale zaraz dostanę w pierdziel. Jax, lataj! O kurde! Nie, nie budź tej bestii! Matko, Cori! Cori, proszę cię, bo nie jest dobrze. Dobra, chyba odpuściły. Oh, shit. A tu jest młyn. Jezu. Totalny młyn. Muszę wyjąć te mocniejsze eliksiry, bo nie będzie dobrze. One atakują jak raptory. O matko. Dobra, Cori, zróbmy tak. Ty se tam czekaj. A ja sobie muszę dać jedzenie, bo... No nie mam za dużo tych mikstur, powiem szczerze. Byłam pewna, że mam ich jednak więcej. Co to za strata czasu? Chodźmy dalej. Jezu, przecież my jesteśmy w połowie drogi do tego konwerteru dopiero. A ja już mam dosyć. Super, dziub-dziuby. Na szczęście młode. Ja się pytam, dlaczego przez całą drogę nie było takich małych, nic nieznaczących przeciwników, co? Biegniesz? Chodź. Ale dobra, jakiś jest w tym plus. Może expa dobijemy do kolejnego poziomu. Zobaczymy. Chodź tu. Dlaczego ty, laska, nic nie robisz? Ty nawet się nie starasz. Wszystko na mojej głowie. Jestem zdziwiona, bo najczęściej nawet ci, którzy nie potrafią pomagać, to pomagają w walce. A ona nie robi nic. To jest troszeczkę dziwne. Bo ja też widzę, że ona tak jakoś dziwnie biegnie. Niby na skróty. A niby nie wygląda to, jakby było na skróty. No dobra. Co ja się tam będę czepiać? Co ja tam wiem? Jak ty biegniesz? Jezu. Strasznie dziwnie. Nie wiem dlaczego, ale ja czuję, że ja tego pożałuję, że tu przyszłam z nią teraz.
a nie później. To tutaj. Zastanówmy się, co teraz. Wolałabym nie podchodzić bliżej do konwertera. Co prawda mam broń, ale nie posługuję się nią zbyt dobrze. Widziałam już to. Przez cały czas byłaś uzbrojona? Tak, acz jak już wspomniałam, korzystam z pistoletu tylko do obrony osobistej, a nie działań ofensywnych. O Boże. Lepiej się gdzieś schowaj. Też tak uważam. Zaczekam w okolicy. Chcesz o coś zapytać, zanim ruszysz naprzód? Domyślasz się, gdzie ukrywają się te fioletowe stworzenia? Według raportu w okolicy prawdopodobnie znajduje się mała jaskinia. Przy skrzyżowaniu na drodze do Abesy, w pobliżu starego konwertera. Tyle napisali. Zwyczajnie zmierzaj dalej w tamtym kierunku i szukaj czegoś, co przypomina małą jaskinię. Okej, okay, chyba tak, pokazało mi, tylko troszeczkę się niepokoję. Między innymi tego, że zaatakują mnie całościowo, a znaczy w grupie, no. A wolałabym pojedynczo. Tylko wiecie, ja sobie mogę chcieć. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby ona tam została. To wygląda jak miejsce, gdzie będziemy mogli przyjść z Kają kiedyś. W najbliższym czasie. Okej, chwilowo jest cisza. Żadnych wrogów w okolicy. Jest mroczny Elex, więc to może nas jakoś tam minimalnie naprowadzić. I co myślicie? O, ta jaskinia jest prawie przy samym konwerterze. Już go widać zresztą. Dobra, nie będę na razie tego piła. Ała, no dobra, jednak się napijemy. Tak, zdawaj. Bij to cholerstwo. Dziękuję. Tam będzie tylko gorzej, jak tam wejdę. Powiem tak, to nie wygląda dobrze. Nawet jeżeli to coś jest osłabione. No, zapraszam. Dobra, zaatakowały mnie dwa. To lepiej niż jakby mnie zaatakowało pięć. No i jakim prawem on wcześniej to zrobił ode mnie? Dobra, nie ma aż takiej tragedii. Tylko Jax, lub kurwa jakiś unik czy coś. Weź się, ty paskudo. Do widzenia. Dobra, może podejdźmy od tej strony kawałek. Zapraszam. Fajnie, wychodzą pojedynczo, cieszę się w sumie. Odbiegniemy trochę, bo nie chcę tam, wiecie, przy grupie. Weźmy go. Jeszcze. Przewróć się, paskudo. O kurde, cyklop. A propos. Tylko gorzej, że ja nie chcę na razie, żeby ten cyklop mnie zaatakował. Mam, że tak powiem, inne rzeczy na głowie. Gorzej, że tak chyba będzie, że on jednak mnie zaatakuje szybciej, niż bym tego chciała.
To co? Może najpierw tego cyklopa załatwię. No, będzie trudno. Chyba, że cyklopa zostawimy sobie na później. Na przykład na kolejny odcinek od razu. No, zapraszam kolejnego potwora. No chodź. No, hello. Ślepa to. Dobra, rzuciły się dwa, ale jest szansa, że przyjdzie jeden. Albo żaden. To się najpierw na mnie przyszło rzucić? Dobra, no jak chcę wpierdziel, to okej. No, dobra, żartowałam chyba jednak, wiecie? To mnie zabije na hita. Jezu, ile ja będę to lała. Ja pierniczę. W ogóle nic sobie nie zrobił z tego, że go atakuje. Próbuję wymyślić, jak ty się lejesz. Trochę chyba jak troll. Będziemy robić często zapis. Ała, no przecież zrobiłam unik. Dobra, unik, Jax, proszę cię. Bo to nie będzie dobre. Ja nie mam mikstur aż tyle, ile bym chciała. Może weźmy go. A, może troszeczkę z góry poatakujemy. To nie jest dobry pomysł nigdy. O Jezu. W co ja się wpierdzieliłam, powiedzcie mi. Była chyba największa głupota, jaką mogłam zrobić na tym etapie. Dobra, musimy trochę poczekać. Dobra, odlecimy trochę. Czy on czymś we mnie rzucił? Widzieliście to? Będzie skakał. Chciałabym go, wiecie, przewrócić, ale to nie będzie takie proste, coś czuję. No, jasne, nie? Nie mam już mikstur. To będzie tak złe. Jak go pokonam, to naprawdę czapki z głów. Wiecie, co do mnie doszło? Że ja żadnego towarzysza nie wzięłam ze sobą. Może dlatego mi tak trudno w chuj idzie. Unik, Jax, proszę. Pobiegamy trochę. Unik. Zróbmy jakiś może cios. Zróbmy zapis kolejny. Dobra, jesteśmy prawie w domu w sumie. Będzie skakał. Pięknie. 505 punktów doświadczenia, no to musicie przyznać, był hardcore. Aż się widno zrobiło. Na cyklopa to już muszę wziąć towarzysza. Wiecie co, bo ja te mikstury bym sobie mogła dać na szybki jakiś. Nie mam ich w sumie za dużo. Dobra. Chodź. Nie będę się z dwoma naraz biła. Idziesz? Chodź. Ale mi się gorąco zrobiło po tamtym potworze. No. Jax, kurde. Spróbujmy tak.
I jeszcze raz. I siup. A, nie trafiłam cię, okej. Na to czekałam. No! Gin! Dobra, został nam ostatni. O, mamy fioletowy napój jakiś. Dobra. Chodź tu, bo już nie mam czasu, żeby się leczyć. Chociaż może i powinnam. No wiedziałam, że mnie uderzy, no bo przecież po co miałby mnie nie uderzyć? Musimy znowu kupić mikstury. Ty nie wymachuj mi tym. Dobij to. No i dobra. Ubite wszystko, całe cholerstwo. Jeszcze tak sprawdzam, czy niczego tu nie ma, ale na to wychodzi, że już nie. Wiecie co? Ja sobie oznaczę to miejsce. Czy wy to widzieliście? Co to było? Oznaczę sobie to miejsce na mapie, że tutaj jest cyklop. Tylko może niekoniecznie w tym miejscu, gdzie oznaczyłam, tylko bardziej tutaj. Nawet nie, bardziej w tym miejscu bym chciała. Tutaj. Będziemy pamiętać o tym, żeby po niego wrócić później. Na przykład w kolejnym odcinku. Tymczasem zakończmy tą ekspedycję, bo to jest rzecz, którą zaczęłam i którą warto by było od razu zrobić. Trochę mnie to denerwuje, że wiecie, że ta baba sobie po prostu... Wiecie, mogłam ją pewnie wziąć do pomocy, ale znając życie, to by zginęła. Ja się teraz muszę przyzwyczaić do tego, że muszę sobie zadbać o tych towarzyszy, bo prawda jest taka, że wcześniej rzadko kiedy się ode mnie odłączali, a teraz przez tą pieprzoną infekcję Jax trafia gdzieś nie wiadomo gdzie, a tak naprawdę to nikogo nigdzie nie ma ze mną. Oto twoje próbki. Dziękuję. Jeszcze tylko wrzucę je do pojemników z pożywką. W porządku, pora wracać. Niezbyt bezpiecznie byłoby dokonywać analizy w tym miejscu. W razie czego sama trafię do domu. Wiem już, których terenów unikać. Chyba, że chcesz się przyłączyć. Nie potrzebuję już twojej ochrony. Lepiej. Udajmy się to. Jak? Pójdę z nią, bo może się jeszcze coś wydarzy. W sumie. A przy okazji też to zrobimy. Nie wiem, czy to lepsze niż teleport, czy gorsze, ale... Chcę też zadbać, żeby normalnie sama wróciła, bo nie wiem, dlaczego mam przeczucie, że jakbym z nią nie poszła, to by mogła jej się stać jakaś krzywda. Ona ma jakieś rozdwojenie, nie? Kora, nic się nie dzieje. Po prostu biegnij do środka. Tragedia. Jesteśmy na miejscu. Od razu zabiorę te próbki do analizy. Dam ci znać, jeśli dowiem się czegoś ciekawego. Cudownie. Spadam. Dobra, wygląda na to, że udało nam się zakończyć zadanie. Dzięki Bogu. Zostało nam to serce cyklopa, ale tym już się zajmiemy w kolejnym odcinku. Moi drodzy, dziękuję wam już bardzo serdecznie. Och, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza.
Ja lecę montować dla was ten materiał. Trzymajcie się i cześć.